Dzień dobry, mam informację z reżyserki, że się nagrywa, więc witam bardzo serdecznie. Piotr Bombol, autor projektu, jak się nazywa? Adeli. A Daily. Adeli. Ciągle nie mogę się przyzwyczaić, bo rzecz jest bardzo nowa i dlatego bardzo chciałem też z Tobą, Piotrze, na ten temat porozmawiać. Tym bardziej, że takim hasłem, takim hashtagiem do tej rozmowy jest sztuczna inteligencja, a to jest coś, co po prostu w ostatnich tygodniach zalewa nasze wszystkie media społecznościowe i wlewa się do naszej głowy. Więc zacznijmy może od tego, jak to się stało? Powiedz mi, ty mi to wytłumacz, bo ja jestem trochę z innej epoki i te rzeczy staram się za nimi nadążać, ale nie ukrywam, że rzeczywiście rozwój wypadków jest dramatycznie szybki, więc powiedz mi, jak to się stało, że nagle, dosłownie ile, miesiąc, 2 miesiące temu, wszędzie są te informacje. To tak wygląda, jakby to te prace nad sztuczną inteligencją gdzieś tam pączkowały, pączkowały, rozwijały się i nagle wybuchły. Czy to tak było? Tak jest? Tak, no myślę, że możemy coś takiego zaobserwować. Przede wszystkim dzień dobry wszystkim. Miło mi Grzegorz, że możemy o tym porozmawiać. Faktycznie możemy zaobserwować taki wybuch różnych rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. I oczywiście sam rozwój tej technologii nie odbywał się w sposób taki skokowy, no jakby eksponencjalny, tak, ale może nie tak skokowy. To, co mogliśmy zaobserwować, to znalezienie ciekawego wytrychu, który pozwolił na masową adopcję tego technologii. Czyli technologia istniejąca już od jakiegoś czasu była dostępna raczej dla ludzi, którzy posiadali pewną wiedzę techniczną i też byli trochę jakby zagłębieni w tym temacie. Czyli Tak. można było korzystać z tego, co my dzisiaj widzimy jako ChatGPT, mogliśmy z tego korzystać, tworząc pewne programy, które odpytywały API tego modelu. Natomiast, no właśnie, trzeba było mieć tą wiedzę i trzeba było się wgryźć w temat. I też nie do końca było wiadomo, do czego to zastosować, tak? To znaczy, byśmy pozostawieni sami sobie. To, co pokazał ChatGPT i dlaczego teraz się o tym tyle mówi, ponieważ stworzono bardzo prosty interfejs chatbota, który rozumie naturalny język. I ludzie zaczęli eksperymentować i zaczęły się pojawiać nowe zastosowania, które się wcześniej w ogóle nie przychodziły nam do głowy, albo nikomu innemu nie przychodziło do głowy. Czyli to, że sztuczna inteligencja w postaci tego modelu może wyczuć się w rolę na przykład prawnika i przeanalizować jakiś tekst i nawet napisać, jakby się broniła w danej sytuacji w sądzie, tak? To, że może wejść w rolę przedsiębiorcy i wymyśleć nowy startup, jego nazwę, jak go wystartować, jak go wypromować. To jest zastosowań jest mnóstwo i ten model po prostu teraz lepiej możemy go zrozumieć, a jeśli my rozumiemy, co on jest w stanie zrobić nawet na takiej podstawowej zasadzie, czyli nawet bawiąc się właśnie jakby w samym jakby tym okienku tego chatbota, to my możemy teraz zamienić to po prostu w biznesy, tak? Czyli budować jakby osobne rozwiązania, które wykorzystują tą wiedzę, co może ten model dać, próbując jeszcze to ulepszyć, no i właśnie tworząc te rozwiązania, stąd też na przykład eDaily, które też w ten sposób działa. Jasne. Jeszcze wróćmy do korzeni, do początku. Cała era komputerowa, jeżeli dobrze to rozumiem, sprowadza się do tego, że po prostu wymyślono liczydło, które liczy w milion razy szybciej niż jesteśmy w stanie zrobić my. I tak naprawdę kiedyś pamiętam taką rozmowę z moim kolegą informatykiem, który mi tłumaczył dawno temu, że jak uruchamiam dwa różne czy trzy różne programy na jednym komputerze, to wydaje mi się, że one pracują jednocześnie, a on mówi, wcale nie, bo tak naprawdę to liczydło jest jedne, nie wiem jak to się fachowo nazywa. Więc tak było na początku, wszyscy znamy te zdjęcia, nie wiem, 200 mega, które zajmowało ciężarówkę i tak dalej, czy komputery wielkości pokoju albo całego piętra i nagle
A właśnie nie nagle, chociaż z punktu widzenia czasu, bo to się na przykład stało wszystko w sumie za mojego życia, więc w pewnym sensie nagle, mamy do czynienia z czymś takim jak to, że te urządzenia to nie tylko, i to jest pytanie, to nie tylko liczydła, ale one potrafią uczyć się i myśleć. Tak, no tutaj oczywiście sztuczna inteligencja w samej nazwie wskazuje, że te oprogramowania stają się inteligentne. Ja, oczywiście kwestia jakby nazewnictwa tutaj może być myląca, natomiast to, co my widzimy, to jest bardzo sprytna imitacja. To znaczy obecne rozwiązania sztucznej inteligencji to są large language models, które pozwalają jakby uzyskiwać bardzo odpowiedzi na bardzo skomplikowane pytania, dość dokładne odpowiedzi i działa to właśnie na zasadzie tekst to tekst, czyli my podajemy jakieś pytanie i dostajemy odpowiedź. I te modele, czy my je nazwiemy inteligentnymi? No to jest oczywiście pytanie, no tutaj nie ma takiej paraleli jakby z inteligencją ludzką, tak? Bo inteligencja ludzka jest dużo bardziej złożona. Natomiast te programy tak naprawdę, modele, one mają świetną imitację. One potrafią kompilować odpowiedzi na nasze pytania z bardzo wielu źródeł, co oczywiście jest ich ogromną przewagą. To, że są w stanie przejść przez wszystkie jakby te materiały, na których są trenowane i są w stanie z nich zrobić taką syntezę w bardzo szybkim czasie. Natomiast te syntezy też mogą być różne, ponieważ na częściej odpowiedzi modelu nie są deterministyczne, czyli wpisując jedno pytanie, za każdym razem możemy dostać trochę inną odpowiedź. Niektóre odpowiedzi są lepsze, niektóre są gorsze. I teraz to, co się dzieje, to jest kolejny etap trenowania modelu. Czyli modele, z którymi mamy do czynienia w tej chwili, były modelami wytrenowanymi wcześniej. To znaczy pokazywano modelom pewne jakby pary, zestawienia, co się ze sobą łączy. Na przykład właśnie, nie wiem, definicje, teorie, jakieś historyczne wydarzenia. Natomiast to, co się dzieje teraz, to jest kolejny etap trenowania, który jest jeszcze bardziej wysublimowany, ponieważ to ludzie dają teraz feedback, jak postrzegają daną odpowiedź. Czyli ja, zadając pytanie modelowi tekstowemu, podaj mi definicję briefu marketingowego, dostanę różne odpowiedzi i tam, która mi się podoba, to mogę pokazać, dać kciuk w górę, że ona jest dobra, że ona jakby moim zdaniem odpowiada temu, czym to powinno być. I ten model też się dalej uczy i będą kolejne iteracje tych modeli, które będą coraz lepsze. Właśnie wchodzimy na trochę mój grunt, bo ja od 30 lat zajmuję się marketingiem i ktoś mi kiedyś, ostatnio, nie kiedyś, ostatnio zwrócił uwagę, że okej, dobre, dobrze, twoje ja wiedzę i doświadczenie sprzed 20-30 lat jest okej, tylko w tym czasie narzędzia tak się bardzo zmieniły i ja sobie uświadomiłem, że rzeczywiście te akurat o narzędziach, to ja mogę tylko dyskutować na zasadzie właśnie tak jak dzisiaj zadawania pytań. I moje pytanie a propos tego, co powiedziałeś, jest takie. Czy nadal jest tak, że sztuczna inteligencja jakby niczego nie wymyśli od siebie, że to jest tylko znalezienie najbardziej optymalnego rozwiązania, ale z tych elementów, które tej sztucznej inteligencji możemy wkładamy? Tak, no to jest bardzo słuszne pytanie, ponieważ my w tej chwili już widzimy, że kreatywność może być twórcza i odtwórcza. I to, co na pewno udaje się sztucznej inteligencji, to jest ta odtwórcza kreatywność. Gdzie oczywiście czasami, tak jak mówiłem, jest to na tyle dobra imitacja, że my ulegamy takiemu, ulegamy tej iluzji, tak, że nam się wydaje, że to jest twórcze. Natomiast to faktycznie jest złożone z jakichś elementów, które już były. Oczywiście tak też działają często ludzie jakby w branżach kreatywnych, że my uczymy się pewnych schematów, nawet podświadomie,
pewnych styli, heurystyk, więc ten proces jest dość podobny. Natomiast faktycznie w tym momencie, moim zdaniem, w tym momencie, na tym etapie rozwoju modeli, nie jesteśmy w stanie otrzymać takiej twórczości sensu stricte kreatywnej, jak robią to ludzie. Natomiast to pewnie będzie się jakby zmieniało. To znaczy, modele będą coraz lepsze w tej imitacji. Ale jeśli byśmy chcieli to łatwo zweryfikować, to są już w tej chwili różne rozwiązania, nie wiem, aplikacje, na przykład takie jak Jasper, to jest bardzo popularna aplikacja, które pozwalają pisać teksty reklamowe. Więc jeśli potrzebujemy prostych tekstów, nie wiem, opis produktu na stronę, prosty post do social media, to tam faktycznie ta treść będzie wystarczająco dobra. To znaczy, my tam nie oczekujemy tam wybitnych słów czy jakby wypowiedzi. Natomiast jakbyśmy poprosili taki model o stworzenie claimu dla jakiejś marki, to tam pewnie się to nie uda. Tak, to będzie trudniej, ale bardzo ciekawego zwrotu użyłeś. Pierwszy raz w takim kontekście słyszę, że powiedziałeś o kreatywności twórczej i odtwórczej. Przypomniało mi się, nawiasem mówiąc, że Pablo Picasso powiedział kiedyś, że tak naprawdę dobry artysta ściąga od innych, a genialny po prostu kradnie, więc tak naprawdę ta sztuczna inteligencja o tyle jest inteligentna, że robi to, co też na to zwróciłeś uwagę, od lat po prostu robimy. Ale jak wiadomo, my robimy od 13 lat taki projekt 50 kreatywnych i tu też mi się to wszystko zgadza. Muszę powiedzieć, że przekonujesz mnie do tej sztucznej inteligencji, bo tak naprawdę z mojego doświadczenia, tego wieloletniego, kiedy na przykład robiłem kilkakrotnie w tych 12 latach, takie debaty pod tytułem, czy kreatywności można się nauczyć. I jedną z takich definicji kreatywności, którą oczywiście zdarzają się ludzie tacy jak, nie wiem, Steve Jobs, który rodzą się z jakimś darem i prawdopodobnie gdybyśmy go zapytali o definicję marketingu, to by nas wyrzucił z pokoju, bo on wiedział lepiej od wszystkich i tak dalej. Natomiast kreatywność, i to mnie zawsze przekonywało, że kreatywność to jest umiejętność łączenia bardzo różnorodnych faktów. Stąd na przykład kreatywne są burze mózgów, bo one właśnie są kompilacją wypadkową różnych spojrzeń, różnych ludzi z różnymi doświadczeniami i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście tu przekonujesz mnie że kreatywność jest możliwa, przynajmniej na razie, jak mówisz, to odtwórcza. Tak, ja myślę, że bardzo fajnie teraz może współgrać ze sobą taka kreatywność twórcza ludzka i kreatywność odtwórcza sztucznej inteligencji. Bo nawet jak zastanowimy się, jak powstają kampanie reklamowe, tak naprawdę pracując na briefie od klienta, specjaliści marketingu, kreatywni, no jakby zależy, freelancerzy, tak jakby zależy, w jakim to się dzieje konfiguracji, natomiast za każdym razem szuka się jakiegoś pomysłu, jakiegoś rozwiązania na dany brief. W tym celu szuka się jakichś różnych inspiracji, referencji i z tego powstaje no właśnie jakaś propozycja dla klienta, czasami jest ona właśnie wybitna, natomiast ten proces jakby szukania inspiracji i referencji no może być przyspieszony dzięki sztucznej inteligencji, ponieważ my nie musimy w tej chwili, nie będziemy musieli niedługo prawdopodobnie przeszukiwać całej bazy wszystkich kampanii, które wygrały Cannes Lion, Effie i tak dalej, tylko to dostaniemy, tak? I to przyspieszy nasz proces dochodzenia do właściwych jakby pomysłów już naszych twórczych, tak? Więc myślę, że tutaj będzie największy skok. Zresztą ciekawe, bo przywołałeś Steve'a Jobsa. Nawet właśnie dzisiaj na swoim LinkedInie udostępniłem ten fragment wywiadu z Steve'em Jobsem, który pokazuje bardzo fajną metaforę a propos w ogóle aplikacji technologii. To oczywiście on o tym mówił 40 lat temu, więc wtedy nie mówiło się o sztucznej inteligencji, tylko ogólnie o technologii informatycznej. Natomiast on pokazał jakby bardzo ciekawą metaforę, gdzie w latach 70. zbadano
efektywność przemieszczania się różnego rodzaju zwierząt z punktu A do B, to znaczy ile muszą energii poświęcić na pokonanie pewnego danego dystansu. I okazało się, że ludzie ze wszystkich gatunków zwierząt, takie badano, są prawie na samym końcu. W sensie my, jak przechodzimy czy biegniemy, jesteśmy zupełnie nieefektywni. Przegrywamy z większością zwierząt, oczywiście wygrały ptaki. Natomiast kiedy w tym samym badaniu sprawdzono, co jeśli człowiek jedzie na rowerze, ten odcinek, okazało się, że człowiek jest najlepszy ze wszystkich zwierząt wtedy, dużo lepszy niż nawet ptaki. Czyli my jako ludzie potrafimy tworzyć narzędzia, które mają nam pomagać z tym, co my już potrafimy. To nie chodzi o to, żeby technologia nas zastąpywała w takich no, nietrywialnych zadaniach, tak? Więc sztuczna inteligencja będzie nam właśnie, będzie takim naszym rowerem w różnych dziedzinach, także w marketingu. Fantastycznie. Bardzo to ciekawa historia. I tak naprawdę naszą rozmowę sprowokował tekst, który napisałeś na stronę Briefu. On za chwilę znajdzie się na naszej stronie. I ja ostatnio właśnie robię to w taki sposób, że jakby daję większą szansę pewnym tekstom, które uważam za super interesujące, właśnie robiąc taką rozmowę jakby teaser. Więc my rozmawiamy tutaj, wprowadzając jednocześnie i zapraszając wszystkich słuchających i oglądających do wejścia na stronę internetową. Ten film znajdzie się za chwilę na wszystkich mediach społecznościowych, naszych briefowych i moich osobistych. Natomiast, chcę tu dużo gadać, pretekstem bezpośrednim był twój pomysł, twój projekt. Czas najwyższy, żebyś o nim powiedział parę słów. Bardzo proszę. Tak, dzięki bardzo. eDaily powstał właśnie na fali tej demokratyzacji dostępu do technologii sztucznej inteligencji, ale także z demokratyzacji do w ogóle możliwości tworzenia rozwiązań technologicznych z no-code, czyli to, że w tej chwili już możemy tworzyć pewne rozwiązania, nie potrafiąc kodować, tylko właśnie korzystając z narzędzi, które to ułatwiają. Też jakby opisałem to na swoim LinkedInie osobno o tym procesie, natomiast eDaily ma być rozwiązaniem dla profesjonalistów marketingu, która ma, ta platforma, to rozwiązanie ma przyspieszać, ułatwiać, automatyzować procesy, które są dla nich, dla tych profesjonalistów najmniej ciekawe. Czyli eDaily ma otwierać tą kreatywność twórczą, wyzwalać ją, dawać jeszcze więcej możliwości działania nad tym, co lubimy robić w branży marketingowej, a my na to, czego nie lubimy robić. Ja ostatnio też myślałem jeszcze o tym projekcie i przypomniało mi się takie jedno jakby motto, które kiedyś usłyszałem od mojego żonego, że ludzie są naprawdę kreatywni. Dopiero są kreatywni, kiedy się nudzą. A to był mój szef i to było też o tyle ciekawe. Natomiast ja myślę, że my w dzisiejszych czasach nie mamy czasu się nudzić. W czasach pracy zdalnej, w czasach jakby takiej sytuacji makroekonomicznej, jaka jest, my po prostu pracujemy bardzo, bardzo dużo i w branży marketingowej, gdzie my potrzebujemy tej kreatywności, w związku z czym my tak naprawdę potrzebujemy się nudzić, żeby móc uruchomić tą kreatywność, tego po prostu nie ma. Więc eDaily ma być narzędziem, które ma odblokować te wolne zasoby, żeby można było pracować na tym, co jest najbardziej istotne, ponieważ w branżach kreatywnych, jeśli nie ma kreatywności, a jest tylko produktywność, no to nie będzie tego efektu, który jest potrzebny, tak? Bo nie da się sprowadzić pracy w marketingu tylko i wyłącznie do timesheetowania, bo na końcu efekt pracy, czyli pomysły, rozwiązania, strategie, implementacje, one muszą dawać efekty dla klientów, one muszą być dobre, tak? One nie mogą być zwykłe. Więc eDaily jako narzędzie ma pomagać właśnie takim ludziom. Obecnie eDaily jest w zamkniętej becie. Można się zapisać na stronie edaily.co. W becie dostępne są trzy funkcjonalności.
Pierwsza to jest generowanie briefów marketingowych na bazie inputu od klienta. Myślę, że to jest najczęstsze zastosowanie. To znaczy, pracując w branży reklamowej, marketingowej, klienci wysyłają różnego rodzaju zlecenia, zapytania w formie e-mailowej, na czacie, SMS-em. Forma jest naprawdę bardzo różna i chodzi o to, żeby dzięki prostemu narzędziu móc zamieniać to w coś ustrukturyzowanego. Druga funkcjonalność to jest szukanie kontekstów do komunikacji, czyli wiedząc, jaki mamy produkt, jaką grupę docelową, jakie możemy ciekawe konteksty do komunikacji wykorzystać, czyli jak możemy dotrzeć w ciekawy sposób i pokazać zastosowanie produktu w danej sytuacji dla grupy docelowej. I trzecie to jest szukanie referencji, czyli no, jakiś rodzaju benchmarków dla podobnych produktów w danych kategoriach i podobnych wyzwań, czyli że marka chce być związana ze sportem i jest to marka piwna, no to jakie są przykłady. To jest oczywiście na razie wstęp, ponieważ jakby ja wiem, co będzie tym docelowym produktem, nie chcę jakby teraz jeszcze o tym mówić, natomiast funkcjonalności na pewno będzie więcej, plus to narzędzie będzie działało bardziej automatycznie, to znaczy w tej chwili jest wymagany pewien wysiłek, czyli użytkownik musi wejść na stronę, musi coś wrzucić do formularza, kliknąć wyślij i dostaje to na maila, natomiast uważam, że największa adopcja takich rozwiązań technologicznych będzie wynikała z tego, jeśli to będzie się działo w tle. Czyli ja pracując, dostaję na przykład maila od klienta, to ten mail zaraz zamienia się po prostu w brief marketingowy. I to jest moim zdaniem tam, gdzie będzie największa po prostu poprawa jakości pracy dla ludzi, no nie tylko w branży marketingowej, ale wszystkich jakby takich specjalistów właśnie w dziedzinach usługowych. Mam taką dużą przyjemność słuchania tego, co mówisz, bo co jakiś czas pojawia się takie piękne słowo, brief, i tu jakby oddaję sobie bałwochwalczy pokłon, że kiedyś wymyśliłem akurat taką nazwę naszej marki, ale to mówiąc bardziej poważnie, pytanie bardzo poważne, bo mówisz o generowaniu briefów, mając na myśli oczywiście briefy do komunikacji marketingowej, w ogóle do marketingu. A czy można będzie generować też taki magazyn jak brief? No, trudne. Już. Znaczy, myślę, że tak dobre na pewno nie. Ale, dzięki. To miłe. Ale na pewno już w tej chwili są pewne eksperymenty, gdzie próbuje się tworzyć ogólnie rozumiany content tekstowy, on jest najprostszy tak naprawdę do tworzenia i w takich krótkich formach, no to myślę, że już jakby w tej chwili się to dzieje, w dłuższych formach, czy jakieś artykuły, czy teksty blogowe, no to tak, no to już jakby AI w dużej mierze potrafi to robić i to robi już w niektórych miejscach. To, co jest jakby ciekawe, to na ile to będzie w sumie angażujące dla ludzi, ponieważ my wiemy, jakie znaczenie z punktu widzenia prowadzenia medium jest to, oczywiście jaki jest temat, ale też w jakim stylu jest to napisane. No i tutaj jakby AI też potrafi sobie poradzić, ponieważ można wytrenować model na swoich tekstach i można nauczyć specyficznego stylu pisania. Co oczywiście też może pchnąć niektóre osoby, które tworzą content w takie no, lenistwo, no, ale z drugiej strony mówiłem o tym, że to jest też jakby dobre, ponieważ my ucząc na przykład model naszego stylu pisania na bazie wielu tekstów, możemy go prosić ten model o tworzenie kolejnych i potem tylko to redagować. No, to jest trochę jak z nauką pisania odręcznego, ja sam to zauważyłem. W dzisiejszych latach w ogóle nie piszemy nic odręcznie, w sensie nie ma takiej potrzeby prawie, poza podpisywaniem się. I kiedy ja próbuję coś napisać ręcznie, no nie idzie mi to tak sprawnie, jak kiedy byłem w szkole, tak? Więc tutaj myślę, że możemy też paść w tę pułapkę, że jeśli my zapomnimy o tym, że my na przykład jako twórcy treści powinniśmy też je tworzyć, a nie tylko je zlecać, to na pewno nie byłby dobry kierunek. Piotrze, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Tekst już jest na stronie, już można go przeczytać. Odsyłamy oczywiście i zapraszamy
na stronę brief.pl. Ja Ci dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie i będziemy mogli jeszcze rozmawiać też o implementacji Twojego projektu oraz gdzie znaleźć ten projekt, żeby go wykorzystać w naszych firmach, w naszych redakcjach, po prostu w naszej pracy marketera. Super, też mam taką nadzieję, więc dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dzięki.